Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Komunistyczny oprawca nie poprzestał na tym, że pozbawił ich życia, chciał wymazać ich z kart historii. Wrzuceni do bezimiennych grobów mieli być uznani za zdrajców, ale polski naród upomniał się o nich. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Centralne obchody odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Historia miała o nich głucho milczeć na zawsze. Tego chcieli komuniści. Chcieli ich zadeptać. Dlatego chowali ich, wrzucając do dołów bezimiennych, często poubieranych w hitlerowskie niemieckie mundury, po to, żeby dodatkowo ich upodlić i upokorzyć, ale także po to, by zatrzeć ich ślad, by nawet odnalezionych nie traktowano jako polskich bohaterów. Ale historia przestała milczeć, głośno krzyknęła ustami patriotów, przede wszystkim ustami młodych. Dziękuję wszystkim tym, którzy zawsze pamiętali o żołnierzach niezłomnych, także w czasach, kiedy nie wolno było o nich pamiętać ani mówić. To w miejscu, które stało się Golgotą polskiego narodu, powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Także tutaj, w byłym areszcie przy Rakowieckiej Ubeckiej Katowni, dziś odbywały się obchody z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Żołnierze Wolności to właśnie także ojcowie polskiej Solidarności, która wybuchła 17 lat po zamordowaniu ostatniego z żołnierzy Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, w 1963 roku. A więc żołnierze wyklęci są ojcami Solidarności i poprzez to są ojcami naszej polskiej niepodległości. Historia przyznała im rację, im, żołnierzom wyklętym. Komuniści nie tylko ich w sposób okrutny mordowali do spółki z sowieckim okupantem. Nie tylko ostrzelali podstępnie i zdradziecko w tył głowy. Nie tylko strasznie torturowali w karcerach i w różnych miejscach tortur. Ale też chcieli, aby Polacy o nich zapomnieli. Można powiedzieć, że to im się nie udało. Że prawda zwyciężyła. Dziś żołnierze niezłomni stali się symbolem patriotyzmu i walki o wolną Polskę. W szkole jednak poświęca się im jedną, maksymalnie dwie godziny lekcyjne. A to rodzi pytanie, czy nie za mało? Braki próbuje nadrobić Instytut Pamięci Narodowej. Resort Edukacji proponuje z kolei akcję Szkoła Pamięta. W podstawie programowej są zapisy, które mówią, że uczniowie powinni poznać historię Polski po II wojnie światowej. W tym także antykomunistycznego podziemia działającego na ziemiach Polski. Mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. W przypadku szkoły podstawowej samej historii w klasie czwartej jest jedna godzina w tygodniu. W klasach od 5 do 8 ten czas się podwaja, mówi nauczyciel historii Przemysław Giedrys. Żołnierzom wyklętym, jak i ogólnie temu oporowi społeczeństwa wobec narzuconego siłą komunizmu, poświęcona jest generalnie jedna lekcja. Często zdarza się jednak, że temat niezłomnych przeciąga się także na kolejną lekcję. Uczniowie mogą poznać najważniejsze postaci, brakuje jednak czasu, by temat zgłębić, mówi Przemysław Giedrys. Przekrojowe podejście jest bardzo często takim pobieżnym podejściem do tematu. Rodzi się pytanie, czy w szkole o niezłomnych nie mówi się za mało. Sporo zależy także od nauczyciela, co pokazuje przykład, po jaki sięgnęła małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Nauczyciel, przekazując wiedzę, no trudno to nazwać wiedzę, przekazując jakieś skrawki wiedzy o żołnierzach niezłomnych, mówił o nich bandyci. Wtedy musiało interweniować kuratorium. Potomkowie komunistycznego aparatu represji nadal działają i również w szkole. Dlatego profesor Mieczysław Ryba podkreśla, że warto tak zmieniać podstawę programową, by w szkole o niezłomnych mówiło się więcej. Bo to buduje pewną postawę, pewną mentalność pokolenia obywateli,
którzy później przejmują odpowiedzialność za Rzeczpospolitą i mają jakieś cele, mają jakieś, że tak powiem, też podstawy historyczne do tego, żeby swój patriotyzm kształtować. Te braki i pobieżne podejście do tematu wyklętych próbuje nadrobić Instytut Pamięci Narodowej. Organizując różnego rodzaju pokazy, projekty edukacyjne, gry edukacyjne, jest tego naprawdę bardzo wiele. To daje nadzieję, że kolejne pokolenia będą wychowywane w poczuciu wdzięczności wobec niezłomnych, bo przecież podjęli walkę z komunistycznym oprawcą. Całe pokolenie Polaków nie było wychowane czy wykształcone w pamięci o tych żołnierzach. I teraz także działania IPN-u muszą nadrobić ten cały okres, w którym o wyklętych mówiło się albo źle, albo wcale. Resort Edukacji, by dotrzeć zwłaszcza do uczniów, proponuje swoją akcję. Szkoła Pamięta to akcja właśnie bezpośrednio związana z pamięcią o żołnierzach wyklętych. I w ten sposób wiedza o niezłomnych dociera do 6 tysięcy szkół. Łącznie to 900 tysięcy uczniów. Ale na tym nie można poprzestać. Do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu zostały dziś uroczyście wprowadzone relikwie świętego Kazimierza Królewicza. Uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Kazimierza Królewicza miało miejsce podczas mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Oleg Budkiewicz z diecezji witebskiej na Białorusi. Święty Kazimierz Królewicz jest patronem Litwy i jednym z patronów Polski. W sposób szczególny jest on wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Potrafią, właśnie będąc w tych warunkach życia wygodnego, bo to jest dwór królewski, zachować taką mocną wiarę, zaufanie do Pana Boga, taki pietyzm, nie, z którego dzisiaj każdy, zwłaszcza młody człowiek, musiałby wziąć przykład. Nie, jego pobożność, jego zaufanie i uszanowanie Matki Bożej, nie, piękna modlitwy, którą pozostawił. Kult relikwii świętych jest niezwykle ważny w naszym życiu. Relikwie to widoczne znaki świadków naszej wiary, mówi kustosz toruńskiego sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz. Wiemy i wierzymy w opatrzność Bożą, ale wierzymy też w świętych obcowanie i wierzymy, że święci są po to, aby nas wspierali u Pana Boga i dlatego zachęca się wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa, chrześcijan, katolików, by za ich przyczyną wypraszali sobie potrzebne łaski. W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II obecnych jest już 50 relikwii świętych i błogosławionych. W każdą pierwszą sobotę miesiąca w południe sprawowana jest msza święta, a po niej odbywa się procesja maryjna wraz z relikwiami. I na teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20:00. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.